robimy kolację, wróciliśmy z plaży, zobaczcie tutaj dysyka, co gotowałaś? What's that? W sensie wiesz, ona jest chyba wygodna, ale jakoś tak na mnie dziwnie leży, nie wiem dlaczego. Prawie Hawajczyk to się zrobi. Ale stary Hawajczyk. Moi drodzy, dzisiaj będziemy podrywać dziewczynę z ukulele, więc jak jesteśmy na Hawajach, są za nami jeszcze dobre morki z Polski. Siemano, witam serdecznie, Piotr Paweł Przewarski. Dzisiejszy dzień zaczynamy od przeglądania Tinderka i pokażę wam, jakie są tu dziewczyny na Hawajach. Patrzcie na to, ta dziewczyna na przykład wygląda na jakąś bardzo spoko podróżniczkę, to w ogóle zobaczcie, fitnessiara. Całkiem ładna, bym powiedział, mniej jak 1 kilometr stąd. Tak więc, wow, zobaczcie na to. Ale ma foty, wow. Niezła jest, powiem wam, że no, z taką się spotkać to byłoby coś. Dobra, dajmy lajka i pokażę, jak wygląda mój pokój dzisiaj. O, to ta dziewczyna z Tindera, ty! Dobra, tak więc pokażę wam dzisiaj, jaki tu mamy widoczek z chaty przy samiutkiej Waikiki Beach, apartamencik u ziomeczków, więc bardzo spoko, tam widać surferów, hodali. A tu oczywiście z tym Tinderkiem sobie żartowaliśmy. Tu moja kumpelka Jessica, zobaczcie. Bardzo sporo takich budynków, baseny, nie baseny. Tutaj mniej więcej trzeba żygnąć za miesiąc 4-5 tysięcy, przepraszam, dolarów, żeby coś tu sobie wynająć. Moi drodzy, dzisiaj będziemy podrywać dziewczynę z ukulele, więc jak jesteśmy na Hawajach, są za nami jeszcze dobre morki z Polski. Co tam? No jest wszystko ok. Mimo, że wparłeś tutaj do nas. Dzięki. Aloha. Zaraz wam ich przedstawię. Najpierw zagramy na ukulele. Ja muszę to dobrze złapać. To nie będzie dobry content. Nie wyrwę dziewczyn chyba dzisiaj na dół. No i dobra, słuchajcie, dostałem propozycję pojeżdżenia sobie na takich rowerach. One są w 100% elektryczne? Tak. To jest, moi drodzy, Monika, dobrze pamiętam? Witam. Która mieszka tutaj na Hawajach od... 3 lat. 3 lat, a ogólnie mieszka w Stanach od... Oh my god. 15-20, okej. Okay. Tak więc... Słuchajcie, Monika tutaj zajmuje się Instagramem, tak? Instagramem, podam tutaj Instagrama na dole. I będzie można kliknąć i sobie bierzemy takie rowery elektryczne i jedziemy pojeździć trochę. Będziemy zjeżdżać Waikiki, tak więc. Dokładnie, tak więc jedziemy, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że nie będzie padać. Oby, no ale już kropi. Tak więc odpalamy rowery i lecimy. Tak jest. Bardzo fajny rowerek elektryczny, ten ma normalnie 5 biegów i teraz jadę na razie na jedynce i tu podobno się dodaje tym gazu, jeszcze nie dawałem, bo się trochę boję, żeby nie polecieć, żeby nie polecieć za szybko. Tak więc tu się tym podobno daje gazu i o kurczę, ty... dobra, już wiem, o co chodzi. Słuchajcie, to się daje w dół i on zaczyna mi, patrzcie, jechać coraz szybciej. A i to puszczam, tak więc okej. A druga sprawa jest taki śmieszny, bo
ten koszyk stoi w miejscu i wiecie, w Polsce jak mamy te rowery i np. skręcamy w lewo, to koszyk skręca razem w lewo z nami. A tutaj niestety stoi w miejscu, ale jest okej, zobaczcie. Leżam na plażę, piękne dziewczyny, tak więc tu jeszcze nie byłem. Jedziemy w stronę Ala Moana i teraz kilka przebitek. Byłem w tym miejscu tydzień temu i ta woda była mętna, brązowa, teraz jest po części niebieska, a dowiedziałem się, że podobno to jest najgorsza woda, jaka tutaj była, w sensie najgorszy kolor, jaki mogłem zaobserwować, bo normalnie podobno jest bardzo, bardzo ładna. Dojechaliśmy do parku, który nazywa się Ala Moana i muszę wam powiedzieć, że jestem tydzień już prawie na Hawajach. Pierwsze dwa dni były bardzo brzydkie, bo pogoda nie dopisywała. I teraz z każdym dniem widzę, że jest coraz ładniej, coraz więcej ludzi na mieście, tym bardziej, że jest weekend. No i kolor wody nabiera coraz ładniejszego koloru, a to jest ważne, tym bardziej jak chcecie przyjechać i sobie zrobić naprawdę jakieś ładne foty. Bo tutaj gdziekolwiek nie weźmiecie telefonu do ręki, to wszystko jest bardzo fotogeniczne. I teraz dopiero mi się wydaje, że będzie z każdym dniem coraz ładniej. Niestety nie jestem w stanie być dłużej niż planowałem. Dodatkowo dowiedziałem się, że to jest chyba najdroższy stan. Myślałem, że najdroższym stanem jest Kalifornia, ale jeżeli chodzi tutaj o życie, o wszystko, to jest naprawdę bardzo, bardzo drogo, bo koszty jedzenia, koszty noclegu, wszystko jest bardzo drogie. I dowiedziałem się, że tutaj podobno tylko 8% lokalnych, to w sensie 8% osób mieszkających tutaj na Hawajach, na wyspie Oahu, to są lokalni. Tak więc jest ich coraz mniej, jest ogromny miks tutaj naprawdę ludzi ze Stanów, z Filipin, z Chin, z Japonii, w sumie no, z całego świata. Tak więc coraz mniej jest tych lokalnych mieszkańców. No ale nic, postaramy się tutaj nagrać coś ciekawego jeszcze, żeby was zaciekawić. No jak to w weekend, lokalni to sobie przychodzą, mieszkańcy rozstawiają sobie kocyki, namioty, grille, chillują. Naprawdę jest bardzo fajnie, dużo ludzi, więcej niż było w tygodniu, no ale dzisiaj jest weekend, więc nie ma co się w ogóle dziwić. Grając w piłeczkę, siatkóweczka, rugby, w sumie to chyba futbol amerykański. Wybaczcie, aż tak się bardzo nie znam. My sobie posiedzimy chwilę w parku i będziemy zaraz jechać dalej, ale powiem wam, rowerek naprawdę pierwsza klasa.
docieramy do portu. Była moja pierwsza wizyta przy Waikiki, jak przyjechałem do na wyspę. Woda już wygląda ładnie, jak wcześniej, nie jest tak zasyfiona jak była. Miejmy nadzieję, że za kilka dni będzie zdecydowanie ładnie. Jeżeli przyjeżdżacie teraz w tym okresie, pamiętajcie, że w grudniu zawsze jest parada Pearl Harbor, więc z reguły jest dużo hoteli pobukowanych, bo przyjeżdżają ludzie z całego kraju. Plus tutaj jest maraton, który odbywał się też dzisiaj, maraton Waikiki na Hawajach, więc też często jest po prostu wszystko pozajmowane lub ceny idą do góry. Trafiliśmy na taki tutaj market, w sensie nie trafiliśmy, tylko pokazali mi tutaj właśnie znajomi. Markecik taki typowy pchlitar, gdzie podobno można kupić to samo co na Waikiki, tylko tu jest taniej. W sensie dalej jesteśmy na Waikiki, ale to samo praktycznie co jest w sklepach, ale jest taniej. Ale takie są typowo turystyczne gadżety, które z reguły dostaniecie w każdym jednym sklepie, typowe pamiąteczki. A to zobaczcie, to na przykład dopiero widać, że powstaje, bo jeszcze nawet nie jest dobrze skończone, ręcznie robione wszystko widać. A ja tu sobie z ciekawości chciałem zobaczyć, jak i co wygląda. Jakiś taki dziwny krój ma. W sensie, wiesz, ona jest chyba wygodna, ale jakoś tak na mnie dziwnie leży, nie wiem dlaczego. Prawie Hawajczyk tu się zrobił. Prawie stary Hawajczyk. Stary Hawajczyk. Boy. He looks Hawaiian, right? Yeah. Ale jakiś taki dziwny krój jakiś ma dziwny. Niewygodna? Jest taka... Jaki to jest rozmiar? L. Bo większa. I mean the shape is like... Jakby to było tak dziwnie ściągnięte. Yeah, someone would like this, but it's L-I-L. No, no more. But you know, like, you can see this one. Mam się ta podoba, ten. Która? Materiał. Ta? Coś takiego jak ta. Tak, coś jak... GML, L... L, L yeah, M is like way too... Maybe co myślisz? To jest stop. Very soft castle. No to lepiej, leży. Tamta była taka trochę bardziej pyret. Czemu? Czemu czarno? W sensie no jest okej. Okay. No, znaczy te kwiaty są dosyć ładne. Bardzo hawajskie. Bardzo sympatyczni Polacy, którzy tutaj mieszkają od 3 lat na Hawajach, od chyba niemalże 20 w Kalifornii, więc pozdrawiam serdecznie, dzięki za spotkanko. Trochę późno, no bo jakby zanim moje filmy wyszły na YouTube, to oni dopiero obejrzeli po jakimś czasie, jak już można powiedzieć końcówka mojego tripu, ale wróciłem znowu do mojej mordek, tak więc siedzimy sobie na plaży, poczerujemy, poczekamy na zachód słońca. Ogólnie dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy, na przykład między innymi to, tak jak wam mówiłem, z tymi Hawajczykami, że jest ich naprawdę bardzo mało. Jest dużo lokalnych, którzy mówią na siebie lokalnie, ale to nie są Hawajczycy, to jest miks na przykład już osób z Hawajów plus Japonia, Filipiny, ludzi, którzy tu mieszkają dawno, ale nie są Hawajczykami, ale są osobami, można powiedzieć, tak zwanymi lokalcami, bo mieszkają tu już któreś pokolenie. I tutaj ci ludzie, którzy wyglądają tak jak ludzie z Hawajów, to często są ludzie na przykład z Samoa albo z innych wysp, na przykład Tonga, Polinezyjczycy, ale nie są z Hawajów. Dowiedziałem się dodatkowo, że tutaj te spoty na Waikiki na przykład są bardzo spokojne, dlatego ludzie mają takie długie, długie deski, bo fale są bardzo małe, więc jeżeli macie dłuższą deskę, to jesteście w stanie trochę dalej pociągnąć tą falkę. I bardzo dużo tu jest właśnie amatorów. Zobaczcie, ludzi czeka na tym spocie. To jest normalnie jak mrówek nałożonych. Poczekamy sobie tutaj pewnie do zachodu słońca. Podchillujemy na plaży. Porozmawiamy sobie. Tak więc... Spokojny dzionek. Stara Hawajana.
Hard working every day. I'm stressed out 24/7, babe. No timeouts. Wish we could fly away. You and I go to our favorite place. Oh, yeah, yeah. Make special memories together. I'll be your company now and forever. Ludzie wiwatują, chyba zeszło słońce, zaczęli tutaj krzyczeć i bić brawo, więc pierwszy raz się z takim spotkałem, ale fajna reakcja w sumie taka, wiecie, że biją brawo, skończył się dzień, zaszło słońce, naprawdę piękny dzionek, to był mój ostatni zachód słońca na Waikiki. Miejmy nadzieję jeszcze, że te chmury zaraz będą czerwone. Robimy kolację, wróciliśmy z plaży, zobaczcie tutaj Jessica, co gotowałaś? What's that? A very simple pasta version. Thank you so much. Teraz wam coś pokażę, co pewnie większość z was nie uwierzy. Jak widzicie ten widok nakładanego plecaczka, oznacza to jedno. Trzeba się zawijać i pożegnać, także wiecie już, że jest to najprawdopodobniej ostatni vlog. Bye bye. Thank you so much. It was a good time. Yes. Tak więc wiecie, że to był ostatni vlog z tego miejsca. Thank you so much. Tak więc widzimy się na lotnisku. No i dojechałem na lotnisko, taka ciekawostka, bus numer 20 zabiera was z plaży Waikiki bezpośrednio na lotnisko i z powrotem. Zrobiło się lekko chłodnawo i ostatnia informacja do przekazania. To jest miejsce, w którym ta podróż hawajska się zaczęła. Chciałem podziękować wszystkim dobrym ludziom, których poznałem na trasie, tym z Polski i tym niekoniecznie z Polski. Naprawdę bardzo dobrze spędzony czas, czułem się naprawdę, kurczę, jak ryba w wodzie niemalże, bo no mówię, i piękne plaże, i fajne górki, i fajne hajki, i sympatyczni ludzie, i to jest chyba najważniejsze, żeby spędzać czas z tymi, którzy, nie wiem, sprawiają, że czujecie się naprawdę komfortowo. I tutaj zaczyna się kolejna podróż, ważna dla mnie, i kolejny film pokaże tak naprawdę, jak trudne jest podróżowanie w tych czasach, w czasach wariata, bo miałem bardzo naprawdę trudną przeprawę, aby psychicznie się do tego przygotować oraz fizycznie, jeżeli chodzi o koszta, bo tu, gdzie teraz jadę, to będzie rzeźnia. A wszystko będzie zależało od tego, czy mnie po prostu wpuszczą, bo jest wiele czynników sprawiających, że po prostu mogą powiedzieć do widzenia. Ale to wszystko będzie już, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Ewentualnie rzucę wam jakieś takie kilka przebitek z kolejnego odcinka, żebyście wiedzieli, na co się pisać. To najbardziej zwariowana kontrola, jaką miałem w życiu. Pany, co? Tak więc aloha, moi mordki. Widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i pamiętajcie, z kodem ALOHA10 na stronie Ostrowid wspieracie moją podróż hawajską i nie tylko, przez cały grudzień. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku. Nara.